Siemanko, siemanko, to kolejny kwestik, tym razem prawy kryształ. Idziemy z miasta, możecie sobie od razu po lewym zrobić prawy, ale na lewy potrzebujecie bardzo mało osób, na prawy potrzebujecie już 4 w miarę dobre osoby, najlepiej wojowników. To robicie sobie lewy, możecie pójść do miasta i kiedyś jak zdobędziecie ekipę troszeczkę lepszą, idziecie sobie na prawy tak samo jak na lewy, tylko nie idziemy w lewą stronę, tylko w prawą. Co tutaj potrzebujemy? Właśnie potrzebujemy na 4 miejscach położyć kryształowe smoki, bo inaczej ten prawy kryształ eteryczny nie będzie w ogóle dostawał obrażeń. Najlepiej mieć wojowników, wojownicy stają sobie po rogach, biorą sobie 3 smoki na siebie i bijecie kryształ. Wojownicy stoją, coś tam z dystansu atakują ten kryształ po środku, a ktoś po środku, kto ma obrażenia, jakiś alchemik, łucznik, czy ktokolwiek inny sobie robi obrażenia i zbija ten kryształ. Najlepiej mieć właśnie sowę, bo ten kryształ ma cały czas dużo bonusów i bardzo szybko sobie je wrzuca. To no dobrze mieć sowę, żeby sowa ściągała sobie bonusy z tego kryształu. Jesteśmy już tutaj w podziemiach. Idziemy tutaj sobie. Tutaj właśnie skończyłem lewy i teraz idziemy sobie na prawy kryształ. Tutaj jesteśmy na środkowej mapce. I tutaj widzicie na mapce, na górze, możecie sobie zobaczyć, jest prawy taka komnata i tu jest właśnie bardzo dużo kryształowych smoków. I tutaj sobie właśnie będziemy schodzić piętro niżej. Musicie mieć kill off i tutaj będziecie używać właśnie ten kill off na kamyczkach. I was przeniesie właśnie na piętro niżej. Ja sobie kliknąłem i jesteśmy już na mapce z tym naszym kryształem eterycznym. Widzimy, są po bokach 4 takie lodowe, nie wiem jak to powiedzieć, miejsca, na których muszą stać kryształowe smoki, bo inaczej ten prawy kryształ nie będzie w ogóle dostawał obrażeń. Wojownicy sobie stoją po bokach, nie mogą mieć odbitki, bo odbitką będą sobie zabijali te smoki, a smoki po prostu mają stać na tych miejscach. Jeśli widzicie, że się odklei któryś smok od jakiegoś wojownika, to po prostu z tym smokiem sobie podchodzicie do wojownika, wojownik robi tauta, smok idzie na niego i stoi sobie dalej. Jak tutaj nie miałem wojownika jeszcze, to musiałem sobie ja tak manewrować, sobie lewo, prawo chodzić, żeby ten smok, jak teraz widzicie, cały czas stał sobie na tym takim polu lodowym, bo inaczej w ogóle nie będzie dostawał obrażeń nasz kryształ eteryczny. Kwestika można robić raz na godzinę, bo ten kryształ respi się około godziny. To jak zrobicie jednej osobie, tamta osoba sobie zbierze. Jeśli byście chcieli pomóc komuś innemu, albo wy zrobić sobie, pomóc komuś innemu, albo sobie dla siebie zrobić, to właśnie musicie poczekać sobie godzinę, znowu teamek skompletować i dopiero wtedy możecie sobie robić dla drugiej osoby. Jesteście załóżmy w 5 osób, żeby każdej osobie zrobić, to właśnie musicie najpierw jednej sobie zrobić, później czekacie godzinę i robicie drugiej osobie i tak w kółko, i tak w kółko, aż w końcu każdy nie będzie mieć zrobionych. I właśnie dzięki temu questowi najpierw zrobiliśmy sobie lewy kryształ, później prawy i dzięki temu będziemy mieć dostęp na całą mapę z kryształowymi smokami. I tam będziemy mogli sobie po prostu expić albo dropić. Tam jest event Król Mrozu. Można sobie tam respić takie wściekłe kryształowe smoki, z których dropią łuski do mounta, do pojazdu kryształowego smoka. A teraz nam nasz kryształ pada. Troszeczkę to zeszło, ale poszło. Po zabiciu kryształu trzeba go kliknąć. Widzieliście nad Envelem wyskoczył komunikat zadanie ukończone. I teraz idziemy właśnie po tym kryształe, idziemy się z powrotem podpalić. Tak jak przed lewym kryształem się podpalaliśmy tam na bramce, tak samo po prawym kryształe, tak samo musimy się podpalić. I po podpaleniu czekamy 24 godziny i możemy już przechodzić sobie przez tą bramkę. I sobie po prostu expić albo wykonywać sobie questa Król Mrozu, albo po prostu sobie zrespić wściekłe kryształowe smoki, dzięki którym będziemy mogli sobie zbierać właśnie łuski kryształowych smoków. Podpalił się Envel, zadanie zaliczone. I co my mamy teraz zrobić? Musicie wylogować, najlepiej właśnie jak jest ktoś tutaj obok was, kto będzie was leczył,
bo jak używacie czarów leczących, to macie battle i nie możecie się wylogować. A tu albo ma buffy alchemika, albo ktoś inny leczy właśnie tą osobę. On sobie wyloguje się i będzie mógł po prostu tepnąć do miasta. Bo i tak musi 24 godziny czekać, więc tutaj nic tu po nas. A jak się wyloguje, już nie ma podpalenia i można akurat sobie użyć TP Scrolla do miasta. I to by było tyle. Co tu więcej powiedzieć? Żeby w ogóle zrobić ten lewy kryształ, to potrzebujecie mieć kostkę lodu, później spalić jajka, później lewy kryształ. Przed lewym kryształem musicie tu naprawdę podpalić lewy kryształ, później prawy kryształ, podpalić się, zaczekać 24 godziny i macie dostęp już na całą mapę z kryształowymi smokami. Możecie wykonywać sobie event Król Mrozu, ale on jest dostępny raz na pół roku. I to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Yo, yo.